Unia Europejska finalizuje niebezpieczny pakt azylowo-migracyjny. Eksperci są zgodni, że eurokraci pójdą za ciosem i będą chcieli jeszcze przed końcem obecnej kadencji Europarlamentu zmienić podstawowe traktaty. W Luksemburgu Rada Unii Europejskiej debatuje nad wdrożeniem paktu azylowo-migracyjnego. Nowe przepisy przewidują system przymusowej solidarności. Albo kraje przyjmą nielegalnych migrantów, albo będą musiały zapłacić około 20 tysięcy euro kary za każdą nieprzyjętą osobę. Politolog profesor Tomasz Grosse nie ma złudzeń. To jest końcówka negocjacji pomiędzy Parlamentem a Radą Unii Europejskiej. I wszystko na to wskazuje, że pakt migracyjny zostanie przyjęty. Kraje zachodniej i północnej Europy są terroryzowane przez nielegalnych migrantów. Dzięki polityce otwartych granic w zamożnych krajach Europy rosną w siłę między innymi gangi przestępcze złożone z osób z Afryki i Bliskiego Wschodu. Z kolei Francuzi żyją w strachu przez nasilające się ataki islamskich nożowników czy alarmy o podłożonych bombach w muzeach, na lotniskach i dworcach. Mechanizm przymusowej relokacji nie rozwiązuje problemów, zaznacza poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Apelujemy o rozsądek, żeby spojrzeć, jak narastają problemy społeczne w krajach, które przyjęły tysiące, setki tysięcy imigrantów, jakie one generują problemy i jak te problemy będą w przyszłości narastały. Dzięki wciąż otwartym granicom kwitnie przemyt ludzi. Szlaki z nielegalną migracją prowadzą między innymi przez Morze Śródziemne czy przez Bałkany i środkowo-wschodnią Europę. Od początku roku tylko na przejściu ze Słowacją polskie służby udaremniły prawie 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Pieniądze z unijnego budżetu powinny iść na obronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej, analizuje profesor Zbigniew Krysiak. W taki sposób, jak to czyni Polska, zaskakującym jest, że przecież tak silna flota w ogóle w całej Europie, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, nie jest w stanie po prostu stanąć na granicy Morza Śródziemnego i po prostu nie wpuszczać już przy brzegu. O ile rząd Zjednoczonej Prawicy twardo sprzeciwiał się wdrożeniu paktu, tak teraz nie wiadomo, jak postąpi przyszły rząd złożony z liberalno-lewicowej opozycji. Na ten moment z ust polityków PSL i Lewicy słyszymy jasne deklaracje. Stanowisko PSL jest jasne. Ten pakt migracyjny nie może zostać w tym kształcie przyjęty. I Lewica, i inne partie opozycyjne jeszcze przed wyborami podtrzymywały, że są przeciwko przymusowej relokacji. To stanowisko się nie zmieniło. Choć nie znamy jeszcze kształtu przyszłego rządu, bo wciąż trwają negocjacje, to na premiera wysuwany jest jeden człowiek, Donald Tusk. Poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS, Bogdan Rzońca, spodziewa się uległości nowego rządu wobec Brukseli. Będzie bardzo miękko negocjował tę kwestię, będzie chciał się przypodobać Lewicy Europejskiej. Z kolei w środę odbędzie się posiedzenie Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. Komisja ma zatwierdzić rozpoczęcie procedury zmiany fundamentalnych traktatów Unii. Eurokraci chcą zdążyć przed przyszłorocznymi wyborami do Europarlamentu, alarmuje wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Lewica Europejska ściśle dąży do tego, aby podporządkować sobie takie kraje jak Polska. Eurokraci z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na czele dążą do likwidacji weta w obszarach, które do tej pory znajdowały się w kompetencjach państw członkowskich. Chodzi między innymi o politykę bezpieczeństwa, politykę zagraniczną i politykę obrony. Nowe przepisy pozbawią suwerenności w większości państw unijnych, analizuje profesor Tomasz Grosse. Sytuacja geopolityczna wymaga tego, żeby raczej polski rząd wbrew czasami Unii Europejskiej mógł odpowiadać na wyzwania bezpieczeństwa, bo jak widzimy, Unia Europejska zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa dla Polek i Polaków. Niebezpieczną propozycją idącą ze zmianami traktatów jest też zapis o zmniejszeniu liczby komisarzy z 27 do 15. To oznaczałoby, że prawie połowa krajów wspólnoty zostałaby pozbawiona swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej.